Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl. Powiem tak, w ostatnim odcinku byłem bardzo zawiedziony ustawieniem składu przez trenera oraz narzucanym stylem gry, bo bardzo defensywnie gra Ruch Chorzów od początku tego sezonu. Wszystkie mecze, praktycznie których jest akcja ofensywna, to ja ciągnę oraz ja ją rozpoczynam. Dlatego byłem troszkę zawiedziony tym, że tak gramy, ale stwierdziłem, że nie będę uciekać z tonącego okrętu i chyba lepszym rozwiązaniem będzie, jeśli nie zawiodę kibiców Ruchu Chorzów i po prostu dogram ten sezon do końca. Jeśli uciekłbym z tego klubu w tym momencie, to troszkę zachowałbym się jak Angel Di Maria, uciekając z Manchester United. Po prostu nie grało mu się dobrze, nie umiał się wpasować w ligę angielską i stwierdził, że po prostu spieprzy sobie do PSG. Dlatego ja nie będę zachował się tak jak on i dogram sezon do końca w Ruchu Chorzów. Następny mecz gramy jest to Podbeskidzie Bielsko-Biała, jak dobrze kojarzę. Gramy po raz kolejny w tym samym ustawieniu. Włodyka, Szewczyk, Gigolew. To jest zespół, który to z trzech zawodników, którzy będą grali za moimi plecami. Mam nadzieję, że uda mi się strzelić kolejną bramkę w Ekstraklasie. Gramy u siebie, czyli po raz kolejny mam wsparcie kibiców. No i mam nadzieję, że nie zawiodę ich w tym spotkaniu i że uda mi się strzelić jedną, może dwie brameczki. Byłoby super, a hat-tricku to chyba jedynie możemy pomarzyć z takimi zawodnikami za plecami. No ale zobaczymy, no wszystko się może zdarzyć. O, i teraz pierwsza sytuacja, i teraz wszystko zależy od mojego wykończenia strzału, i co? Prawą nogą, stary, zszedłem specjalnie na lewo, żebyś strzelił pod nim, a on uderzył prawą nogą prosto w nogę jednego z bramkarzy. No teraz, no nie mogę nic powiedzieć złego, jakby nie było, dał mi świetną piłkę kolega z drużyny, ale ja spieprzyłem. O, kolejna czysta pozycja, najprawdopodobniej będzie, tak jest. Strzał i to musi być bramka. Co to było? Co to był za strzał? Druga setka zmarnowana, jak on to uderzył w ogóle? Zakończenie pierwszej połowy, no mamy wynik 0-0. Jedynie kogo można winić za to, że ten wynik jest taki, nie inny, to jestem ja. Dwie setki zmarnowane, no w tych dwóch setkach powinna zostać strzelona bramka. No niestety nie udało mi się, nie wiem jakim cudem. No i co? Spotkanie kończy się wynikiem 0-0. I to były w sumie dwie jedyne setki, które miałem w tym spotkaniu i zawiodłem kibiców. No byłem stawiony jako zawodnik grający na szpicy, powinienem tę sytuację spokojnie wykończyć. Ani razu, kurde, nawet nie zagroziłem bramce. Ten jeden strzał był praktycznie obok bramki przeleciał. Jeszcze w ogóle nie miałem mocy, nie wiem jaki cudem tego nie trafiłem. No ale no, niestety w dużym stopniu pewnie zawiodłem kibiców. Pisaliście, że lepiej będzie, jeśli będę robił słabsze treningi, ale będę wykonywał je sam, wtedy będę miał większe boosty do umiejętności, więc zaczynamy pierwszy trening główki i wola je będzie pierwszą umiejętnością, którą będziemy szkolić. Okej, zaczynamy. Także praktycznie chyba każdy wie, o co chodzi w tym ćwiczeniu. Mamy wyrzutkę i mamy po prostu trafić bramkę. Pierwszy strzał i jest bramka oczywiście. Teraz będzie troszkę trudniej, bo mam połowę bramki zasuniętą. Strzał i po raz kolejny jest punkcik. Tutaj też troszkę łatwiejsze są. Teraz wolej, jak niewiele zabrakło. A byłby piękny wolej naprawdę. Główka, no i teraz nie wiem dlaczego podałem analog w prawą stronę. Teraz może delikatnie, technicznie uderzę i też jest 1200 punkcików. Zostało kilka prób, zwoleja mocno i jak niewiele zabrakło, czemu ta piłka tak daleko poszła. Po raz kolejny wolej i teraz świetnie wyszło, gdyby takie w meczu wchodziło, byłoby super. Uderzenie i po raz kolejny, no niestety piłka odbiła się od tej bandy, szkoda, że tak wyszło. Technicznie może teraz i co, mamy kolejną brameczkę, 6300 punkcików na ten moment, jeszcze raz techniczny i kolejne punkciki, premia. Mamy ocenę, na ten moment ocena C. No niezbyt dobrze, ale kurde, no, mogłem troszkę lepiej to zrobić, szkoda, że tak, ale zobaczymy jaki dostałem buścik, ocena C. Główki skoczyły na 60, no nie, jednak nie wskoczyły, tak nie, tak pyci zabrakło, a jednak nie, jednak wskoczyły na 68, także w sumie to mnie cieszy. Następne ćwiczenie, które mam wykonać są strzały z bliska, jest to ćwiczenie brązowe, także to jest chyba najprostsze ćwiczenie jakie mamy zrobić. I mam nadzieję, że tutaj już skuteczność będzie 100%, tak, pierwsze udało się zrobić, drugie to już jest bardzo proste. Trzecie jest troszkę trudniejsze, ale po raz kolejny mam brameczkę, zostało jeszcze kilka prób, strzał. Już myślałem, że ta piłka się odbije od bandy, ale na szczęście tak się nie stało i mamy praktycznie 100% skuteczność i tak jest dokładnie. Dostajemy ocenę dobrą robotę? Czemu tak słabo? Przecież wszystko trafiłem. Dobra, kolejnym ćwiczeniem jest wypuszczanie kolegów do piłki, tak? Jest piłka, leci idealnie, doszedł do piłki, strzał jeszcze, kurde, niewiele zabrakło, a byłaby bramka. Podgórski, dawaj. Dawaj, stary, idealną piłkę ci poślę. Super. Strzał. No kurde, mógł ktoś strzelić, to pewnie dostał jakiś bonusik. Efir, to jest chyba napastnik. Dawaj, Efir.
podanie i co? Zabrakło jednego bonusu, jeszcze bramka jest wielki, trudny, to wybija. Dobra, ostatni mazek. Dawaj, stary mazek, jesteś dużo szybszy od tego obrońcy, podanie, no i po raz kolejny zabrakło. Jaki on jest wolny? Jakim cudem tego nie doszedł, ale mamy ocenę B, czyli w sumie nie jest tak zła ocena. Ruch Chorzów ostatecznie wydał 865 tysięcy na transfery. Jest to w sumie dość duża suma, ale żaden z tych zawodników oprócz mnie nie gra praktycznie w składzie. 119 milionów zostało wydanych w ostatnie dzień okienka transferowego. No i w sumie dość duże pieniądze, jakby nie było. Dobra, jak już widzę, kolejne spotkanie gramy z Lechią Gdańsk, czyli król Wawrzyniak będzie tutaj próbował nas powstrzymać od strzelania bramki. Przed chwilą pokazała się statystyka, że Sebastian Mila jest na czwartej pozycji, jako że w klasyfikacji strzelców strzeli 3 bramki. I jest to zawodnik, który jest w tym momencie w centrum uwagi. Ja strzeliłem zaledwie jedną bramkę w tym sezonie z Ekstraklasy. No trzeba było troszkę poprawić skuteczność strzelecką, bo jeśli tak zakończymy, to zbyt wiele klubów chyba o moje udziały raczej się nie będzie starać. Dobra, wbiegam w pole karne i to może być sytuacja podbramkowa. Wbiegam w pole karne, strzał słabszą nogą i co? Obronił to bramkarz, jakim cudem? To była słabsza noga, ale kurde, ta piłka tak dziwnie skozłowała, że to jest masakra, nie wiem jak on to sparował w ziemię, że piłka przeleciała nad słupkiem, kurde, nad poprzeczką. Bardzo dziwna interwencja bramkarza. Brzydka nagłówka leci na mnie i co? Uderzenie? Dobicie? Jeszcze to bramkarz obroni, ale to będzie chyba rzut karny. Tak, to jest jedenastka i to będzie moja chyba sytuacja do wpisania się na listę strzelców. Tak, mimo niestrzelonego karnego, to my dostajemy szansę wykończenia tej jedenastki. Kurde, no mam nadzieję, że nie zawiodę trenera, bo już jedenastkę zmarnowałem niestety. Tym razem może spróbuję w prawą stronę, żółte, więc kurde, mam nadzieję, że uderzy. Tak, jest! Jest to nasza pierwsza strzelona bramka w tym spotkaniu z Lechią Gdańsk. I mam nadzieję, że nie ostatnia. Ładne ominięcie jednego z obrońców, chociaż jednak prawie straciłem tą piłkę. Zagranie tutaj do jednego z kolegów z drużyny. Ach, jak niewiele zabrakło, a mógłbym zapisać świetną asystę w tym spotkaniu. Więc powoli pierwsza połowa dobiega końca. Na razie jest wynik 1-0 dla nas po mojej bramce z rzutu karnego. Chociaż jeszcze to nie jest koniec tej połowy. Podanie i jak niewiele zabrakło, kurde, to mogłaby być sytuacja na sam. Gdyby on nie zszedł z tym podaniem na lewą nogę, no szkoda, że tak się nie skończyło. Ale na ten moment mamy dość małe posiadanie piłki z tego, co widziałem w statystykach. Zaraz sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Dokładnie tak, 68% posiadania piłki Lechii Gdańsk, za to nie oddali ani jednego strzału celnego. My oddaliśmy tych strzałów aż 3, z czego 3 były też celne. Wysuń to, techniczne uderzenie, no i po raz kolejny strzał, który nie miał kompletnych sił. To nie miało prawa w ogóle wejść w bramkę, więc nie wiem dlaczego. Jak to się stało, że on tak słabo uderzył tą piłkę? No i co, mam zakończenie tego spotkania wynikiem 1-0 po jedynej bramce mojej. Kurde, no myślałem, że strzelę troszkę więcej, ale po raz kolejny skuteczność mojego zawodnika naprawdę zawiodła. Było naprawdę kilka świetnych sytuacji, w których mogłem strzelić bramkę. Lecz to wykończenie, no jest na poziomie niby 78, ale no jakoś nie widać tego na boisku. Dobra, kolejna symulacja treningu. Zobaczymy, jak to się przełoży tym razem na trening mojego zawodnika. Ocena B na wykończeniu. Wzrosło mi ustawienie w ataku oraz overall wzrósł w tym momencie na 73. Czyli w tym momencie jest dość niezły overall, ale no kurde, no wykończenie w dalszym ciągu jest dość kulawe. Według tego jest 77, czyli o 4 overalla wzrosła siła strzału plus 4, kontrola piłki plus 4, ustawienie w ataku plus 4, dribbling plus 4 i główki plus 3. Wartość mojego zawodnika wzrosła o 195%, w tym momencie jesteśmy warci 6,5 miliona euro. Kolejne i ostatnie spotkanie w tym odcinku gramy z Pogonią Szczecin. Skład, widzimy, został niezmieniony, czyli jak właśnie mówi przysłowie, zwycięskiego składu się nie zmienia i też takim składem przystępujemy do starcia z Pogonią Szczecin. Dobra, przydałoby się dołożyć jeszcze jedno trafienie, bo mam, kurde, no, liczę tak po cichu, że na zakończenie sezonu będę na szczycie listy strzelców w polskiej ekstraklasie. Nie wierzę w to, co się stało w tym momencie. Kurde, jak oni mają problem z rozgrywaniem piłki między sobą, kurde, pod naszą bramką. O, i to może być świetna kontra. Dawaj, stary, dawaj. Dawaj, już niewiele pod bramkę. Dawaj, 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 dawaj. No i w ostatnim momencie po raz kolejny obrońca mnie zniszczył. Szybkościowo w dalszym ciągu jest dość krucho z moim zawodnikiem. O, może strzał z dystansu, jakieś uderzenie i co? Piłka uderza w poprzeczkę. Dobi to jeszcze główką, kurde, tak niewiele zabrakło, a mogła być z tego naprawdę świetna sytuacja. Znaczy, wyszła świetna sytuacja. Szkoda, że kurde, piłka troszkę nie opadła, bo byłaby naprawdę piękna bramka w kurde kolejnym starciu ruchu Chorzów.
Techniczne uderzenie, strzał i co? Broni to bramkarz Pogoni Szczecin, kurde, to było naprawdę groźne uderzenie zza pola karnego. No jednak było już w polu karnym, ale no dość daleko do bramki jeszcze miałem. Ależ piękne zagranie. No patrzcie, co ten obrońca ze mną zrobił. Kurde, ten łysy, kurde, z nysy mnie niszczy cały czas. On tak lata po tej obronie, kurde, no tak o mnie niszczy. Ja nie, albo jestem tak słaby fizycznie, albo kurde, on jest, nie wiem, bardzo silny. Wow, trener zmienił ustawienie na ofensywne, czyli jednak nie chce się bronić cały czas, czyli jednak chce zdobywać punkty. No to mnie cieszy naprawdę, w końcu jest jakaś pozytywna zmiana w ustawieniu trenera, super. Może jak ja nienawidzę grę z komputerem, naprawdę oni tak katują posiadanie piłki, że to jest masakra. Jak ja nienawidzę nie być przy piłce, oni już od dobrych 10 albo 15 minut meczowych są cały czas przy piłce. Posiadanie piłki to jest chyba co najmniej 70%. No i cały czas do tyłu, do przodu, do obrońcy, z powrotem, do pomocnika, do obrońcy i tak sobie rozgrywają cały czas. Oj, to musi być bramka, to musi być bramka. Jakim cudem on tego nie trafia? Lewą nogę to ma tak spartaczoną, że to jest poezja. Kurde, takie proste setki lewą nogą marnować, że to jest kurde no niesamowite. Jak ja mam zrobić kurde uderzenie lewą nogą, skoro on uderza jak skończony partacz? Żeby troszkę przyspieszyć tą serię, zagrajmy sobie 4 spotkania w jednym odcinku i mamy wielkie derby Śląska. Gramy z Górnikiem Zabrze i no i to spotkanie już trzeba wygrać. Jeśli nie wygramy w wielkich derbach Śląska, to naprawdę będę troszkę zawiedziony. Moja skuteczność, znaczy skuteczność mojego zawodnika jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Lewa noga to jest no wręcz żałosna. Strzały uderzane lewą nogą kompletnie nie mają siły i są mało precyzyjne, dlatego kurde trzeba nastrzelać bramek lewą nogą. Wielkie derby Śląska rozpoczęte. Jak zakończy się to spotkanie, no mam nadzieję, że wynikiem pozytywnym dla ruchu Chorzów. Sekundę temu pokazała się bardzo ciekawa statystyka. Mam najszczelniejszą obronę w lidze. Straciliśmy w 7 meczach za dwie bramki. I strzeliliśmy też najmniej bramek, czyli podobnie jak Manchester United, na 0 z tyłu i na 0 z przodu. Super. Zakończenie pierwszej połowy po raz kolejny nudnym wynikiem 0-0. Zaczyna mnie to powoli to irytować naprawdę w tej serii, to że te drużyny grają tak bez jaj. Patrzcie, no kurde, jak w spotkaniu jest oddane 4 celne strzały, to jest naprawdę świetnie. Prawdę mówiąc, mam powoli chęci, żeby sam wziąć kurde ten zespół w ręce i grać całym zespołem, bo to jest naprawdę kompletnie bezproduktywne. Jeden strzał, który ja oddałem na całe spotkanie, to jest no kurde coś niepojętego. Na rozpoczęcie drugiej połowy oczywiście zaczynamy kolejnym nudnym wynikiem 0-0. Zaledwie jeden strzał oddany przez ruch Chorzów. Jeszcze ja go spieprzyłem bardzo pięknie. Może tym razem coś z tego wyjdzie. 407 minuta. Wrzutka i może moja główka? No jednak nie, jest dość słabe. Słaba wrzutka w pole karne. Ładne zagranie. Wyjście. Strzał i co broni to bramkarz? No kurde, ich bramkarz, nie wiem jak on się nazywa, Przyrowski, jest w niesamowitej formie. Obronił mój strzał i teraz jeszcze obronił strzał jego twarzą. 72 minuta, wynik 0-0. Fornalik ustawia taktykę defensywną. Coś pięknego. Dobra, może uderzenie ze strzału. Strzał i tak! 1-0 po pięknym uderzeniu z dystansu. Jak nie wykończenie na krótko, to trzeba uderzać. No z dystansu. W 85 minucie strzelamy pierwszą bramkę na 1-0. O, i to może być jeszcze jedna ciekawa sytuacja. Dawaj, umija go pięknie. Jest w tym momencie 2-1, chyba że mnie dogoni. O, już widzę, że mnie dogania. Kurde, i to jest dość nieciekawa sytuacja. O, ładnie wybiegam w pole karne. Czyżby to jeszcze jedna bramka była, uderzenie i co, broń to dobi? Tak jest, 2-0 po mojej akcji solowej praktycznie. No mój strzał, później dobitka, nie wiem kogo, ale no kurde, no tak jak mówię, ciągnę ten zespół praktycznie sam do przodu. No i co, zakończenie tego spotkania, w ostatnie 5 minut zadecydowaliśmy o wyniku tego spotkania. Moja bramka w 85 minucie i jego w doliczonym czasie gry. No i takim sposobem zwyciężamy w wielkich derbach Śląska wynikiem 2-0. I to jest zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli chcielibyście więcej tej serii na moim kanale, stawiajcie łapki w górę pod tym odcinkiem. I oczywiście widzimy się pod następnym filmem. Do zobaczenia i na razie.